Zacząłem grać na akordeonie dosyć późno, bo w wieku, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 12 albo 13 lat. Była to troszeczkę droga przypadkowa, ponieważ ciotka, u której byłem kiedyś w górach na wakacjach, wepchnęła mi prawie że siłą akordeon do walizki, o czym nawet nie wiedziałem. Dopiero kiedy przyjechałem do domu, tato rozpakowując mnie, znalazł ten akordeon. I on leżał jakiś rok w szafie, po czym odkryłem, że to jest jakiś instrument, można na tym grać. Zacząłem, ojciec zauważył, że mam jakiś tam potencjał, posłał mnie do szkoły muzycznej. Potem trafiłem na świetnego nauczyciela, który bardzo dobrze mnie ukierunkował, pokazał mi, jakie są możliwości, co można robić na tym instrumencie. I tak to wszystko trwa do dzisiaj. Warsztaty były wczoraj prowadzone przez Pawła Janasa, przez osobę, która wie o tym instrumencie naprawdę bardzo dużo. Jest to czarodziej tego instrumentu. To fantastyczny muzyk i wiążemy z nim wielkie nadzieje, chcemy z nim współpracować. Postanowiłem przyjechać tutaj ze swoim akordeonem firmy Roland, aby pokazać troszeczkę możliwości. Możliwości samego akordeonu, samych brzmienia akordeonu, połączenia i tak dalej. Do tego chciałem pokazać to, z czym będę pracował z Robertem Sadowskim i firmą Keystor. Mianowicie są to podkłady muzyczne, które wspólnie z Robertem chcemy wykorzystać dla akordeonistów, aby ułatwić im aranżację utworów, które sobie zażyczył. Można tutaj spróbować każdego instrumentu. Mieliśmy okazję pograć na instrumentach Rolanda, zarówno guzikowych, jak i na klawiszowych, a także no jest mnóstwo do wyboru keyboardów, wspaniała atmosfera, a poza tym jest tutaj doskonałe zaplecze na zewnątrz tego sklepu, gdzie można właśnie tak jak tutaj nasi koledzy pobiesiadować, pobawić się łącznie z grillem, który nam organizatorzy zapewnili. Keystor, czyli nowa marka, którą od 2 lat promujemy, jest sklepem z instrumentami klawiszowymi, czyli poniekąd związani jesteśmy również z akordeonami. Mamy klientów, akordeonistów, chcemy do nich docierać poprzez podkłady muzyczne, poprzez promocje. To wszystko robimy dla nich, dlatego tutaj się dzisiaj spotykamy. Uważam, że to jest genialne rozwiązanie. Genialne, dlatego że przyjechali akordeoniści, przy okazji mogli zapoznać się z całą ofertą sklepu, przy okazji mogli zapoznać się z tym, co ten sklep oferuje. Ponadto, biorąc pod uwagę jeszcze, że oprócz instrumentów sprzedaje też utwory, które są bardzo często wykorzystywane na wszelkich możliwych i niemożliwych wręcz eventach. Zdecydowanie ta impreza propaguje ideę akordeonu, szczególnie wśród ludzi, którzy są jak najbardziej, mówiąc potocznie, wkręceni w ten instrument, którzy żyją tym brzmieniem i używają go do pracy na co dzień. Dlatego obecność tutaj jest szalenie ważna i dlatego cieszymy się, że możemy wesprzeć poprzez udostępnienie instrumentu, a dla mnie osobiście być tutaj to sama przyjemność. Zloty tego typu są fantastycznym momentem, aby się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczenia. To jest coś, czego nie daje nikt inny. Jestem pierwszy raz na tego typu spotkaniu. Uważam, że to jest fantastyczna sprawa.
Tu zebrali się właściwie sami pasjonaci. Oni żyją tą muzyką. Jest to fantastyczne. Grał sąsiad jakiś czas temu i tak się zaczęło. Wziąłem do ręki, potem kupiłem jakiś pierwszy swój, kilka następnych. Zostałem przy tym. Kiedy skończyłem 7 lat, zacząłem grać na pianinie. Potem przerzuciłem się na akordeon. Była to trochę namowa mojego nauczyciela, który uczył mi pianina. Też byłem akordeonistą. Jest. Czy akordeon w pewnym momencie zaczął tracić na popularności, ale teraz ostatnich parę lat dzięki różnym organizacjom takim jak ta, no, coraz więcej ludzi ma kontakt z akordeonem i mam nadzieję, że to spopularyzuje akordeon wśród młodych. Ja tu jestem pierwszy raz, niczego nie oczekiwałam, bo nie wiedziałam, na czym to będzie polegało, ale jestem jak najbardziej spełniona i bardzo mi się podobało, mile zaskoczona. Ja zaczynałem grę na akordeonie w wieku około 9 lat. Tylko że po około 5 latach nauki straciłem jakoś zapał i przeszedłem na inny instrument, zupełnie niezwiązany z akordeonem, na trąbkę. I dopiero po 30 latach muzykowania na trąbce wróciłem do akordeonu i na nowo się zakochałem w nim i pewnie już do końca swoich dni będę przy tym instrumencie pozostawał. Jakieś 3-4 lata temu otrzymałem taki instrument elektroniczny. Na początku miałem troszeczkę mieszane uczucia co do tego instrumentu, jednakże z czasem, występując na licznych koncertach, festiwalach, konkursach i pokazach, no zacząłem poszukiwać czegoś nowego na tym instrumencie, żeby to było jak najwyższej jakości.
Powiem szczerze, nie chodzi o cyfry, o ilość osób, tylko o atmosferę. Jest super.